To jest kolejne takie nasze spotkanie, gdzie mam okazję samorządowcom wręczyć pieniądze, rządowe pieniądze z rządowego programu rozwoju dróg. Mieszkańcy podkreślają, że czasami dostęp do instytucji publicznych, czy ze względu bezpieczeństwa, czy też ze względu na dostęp do stref gospodarczych w gminach jest utrudniony ze względu na zły stan dróg. Te pieniądze pozwalają samorządom podjąć takie inwestycje. Dzisiaj kolejne rozdanie, 83 miliony złotych trafia do województwa lubuskiego. Kolejne 46 wniosków uzyskało dofinansowanie, 17 powiatowych, 26 gminnych, ale też mamy skalę problemu, bo zostało złożonych 108 wniosków na 309 milionów złotych, czyli te oczekiwania i potrzeby są jeszcze większe. Z tego programu zostały wykluczone miasta na prawach powiatów, których siedzibę ma wojewoda bądź marszałek województwa. Rozdajemy czeki i podpisywane są umowy na inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z naboru z ubiegłego roku. Natomiast w tym roku również planowany jest nabór gdzieś w okolicach połowy lipca tego roku. Prawdopodobnie dla województwa lubuskiego przewidziana będzie podobna kwota, czyli 83 miliony złotych. Bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców gminy Lubiszyn. Tym razem mówimy o miejscowości Lubiszyn i ulicy Polnej, przebudowa dróg gminnych właśnie w tej miejscowości. Droga istotna z punktu widzenia mieszkańców, bo między innymi przy tej drodze mieści się szkoła podstawowa w Lubiszynie, więc bardzo oczekiwana i długo staraliśmy się o tą drogę. Połowa kosztów jest zwracana właśnie w ramach tego programu i bez tego byłoby znacznie trudniej, realizowalibyśmy o wiele mniej inwestycji drogowych. To są dwie duże inwestycje, długo oczekiwane Łośno, środek miejscowości, które wcześniej zostały zrobione odcinki już wcześniej, a zabrakło na ten środek miejscowości, który jest bardzo ważny, tam brakuje też chodnika. Druga bardzo ważna inwestycja, alternatywa objazdowa tak naprawdę, to jest Borek Brzozowiec. Duży odcinek, bardzo zniszczony i nie było, że tak powiem, na to żadnego realnego patrzenia na to, że uda nam się to zrobić. Dzięki rządowi polskiemu, dzięki wsparciu wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka możemy zrealizować te inwestycje.